gorąco. No i tak to wygląda, takie patenty mają być. Tutaj kierownica z żółtego roweru, tam koło z tego czarno-białego. Tutaj kierownica, żeby już 20 czerwca nie kombinować, żeby tak to wyszło. Co prawda mało widać, a tak to przejdzie. Już nie można. Tak to ma wyglądać w środku, byleby nie latały, wiesz? I tym sposobem, w dość nietypowy sposób, jesteśmy na granicy w Zwardoniu. Tutaj zaczyna się nasza dzisiejsza wyprawa. Jedyny problem to, jak widać, to zapowiadane burze. Ale grać nam nie straszny, specjalnie auto jest pod dachem. Zwardoń, miejsce, w którym przekroczymy granice państwa, a tam jest coś, co nas chyba w zimie zainteresuje. Tak też będzie. No i powoli kroczkami zawitaliśmy na Słowacji. Strefa euro wita na u nas. Euro raczej w najbliższych latach nie będzie. Duda mówił, że nie wprowadzi. No i tak po pół godzinie już witamy centralnie na Słowacji, na drodze z Skalitego do Oszczadnicy. Taka oto piękna dolina. Tam żeśmy jechali. Tutaj gdzieś coś dzwoni. Jeszcze kawałeczek podejdziemy te 100 metrów, żeby tam zobaczyć, co to tam się znajduje. Proszę Państwa, no, amator wykładów. Tutaj widzimy Dolinę Oszczadnicy. Sorry, że trzepię, ale to chyba są już Tatry tam widoczne. Czy to nie jest Fatra? Czy to są Tatry już tam? Wydaje mi się, że Fatra. To mi wygląda na wielki Rozsutec i to chyba będzie Fatra. Sześcioosobowa kanapa. Wiecie, Roztomili, jeżeli ktoś ogląda nasze filmy narciarskie, to wie, gdzie jesteśmy. A są my na stoku Laliki pod Wielką Raczą. Tam jest szczyt Wielkiej Raczy. Tu jest właśnie ta kanapa sześcioosobowa. Po raz pierwszy w lecie tutaj jestem. Fantastycznie w zimie się tu jeździ, polecam. Dedowkę być może zaliczymy innym razem. No to dzisiaj taka nieplanowana ta wyprawa, sorry, że trzepię. Ale tutaj, na tym stoku, po prostu się zapiernicza. Bo niemalże od połówki jedzie się na krechę. No i tutaj się zsunie niesamowicie. Tam po prawej dołącza się stok Marguśka bodajże. Tam też jest wyciąg. Tyle, że czteroosobowa kanapa. Tam widać tamte tereny. O właśnie, właśnie tam jest Marguśka. Też super trasa narciarska. No, w lecie tutaj byłem, ale piechotą na Wielką Raczę. Rower co prawda jest teraz na dole, tam go Michał pilnuje, no bo raczej się mi tutaj nie chciało wspinać. Ale powiem Wam wprost, warto tu przyjechać zimą.
jak jest dużo śniegu, tutaj się po prostu zapierdala na tym stoku, że się tak wyrażę. Fantastyczne warunki do narciarstwa. Dla mnie najlepszy ośrodek narciarski, jaki kiedykolwiek odwiedziłem. Jak do tej pory. Snow Paradise Wielka Racza Oszczadnica. Tak jest. Bardzo fajnie jest. I tutaj się jeździ na nartach. Zimą oczywiście. Jeszcze widać lance po bokach. Pozdrawiamy wujka Romka z Gogołowej, który może i oglądnie ten film. To jest właśnie Laliki w Oszczadnicy. I tu się tak zapiernicza. Mili Państwo, a to już Czadca na Słowacji. No może widok trochę nieciekawy, bo oczyszczalnia ścieków. Tam widać właśnie Wielką Raczę. I tam byliśmy. Tunel Horelica. O właśnie, tam widać jego wlot. Bądź jak to woli, wylot. No my tam nie możemy jechać na rowerach, bo to jest ekspresówka. Ale jak się jedzie na narty do Oszczadnicy, to się jeździ tamtędy do czasu, kiedy ta ekspresówka nie będzie płatna. A wszystko na to wskazuje, że będzie. Równa 18. To co widać po stronie słowackiej, przełęcz Jabłonkowska. I to co w tym kraju zadziwia, kołchoźniki na słupach. A jesteśmy na trasie do Świerszczyńca. To już jest droga ze Świerszczyńca na Zwardoń. Tam w oddali widać, jak Słowacy dzielnie budują autostradę, która będzie biegła koło Trójstyku też. Co do Trójstyku, to za tydzień, 20 czerwca. A tutaj jest pięknie. I tu już jest widoczne, a raczej za mgłą nieco. O, teraz widać tablica Świerszczyniec. A to już miejscowość Czerne, którą odwiedzimy 20 czerwca przy okazji europejskiego pikniku rowerowego. No, widać jak robota tam idzie robota. Pomnik wdzięczności sowieckim soldatom. Wiecina Jasława, Jeronim Naszyn w bojach za swobodę i niezawisłość. Naszym radiem. No proszę, pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej. Kwiaty złożono pewnie 9 maja. Sierp i młot, symbole socjalizmu. No i o 19 kończy się ta wyprawa. Nie daliśmy się pokonać przełęczy zwardońskiej. Wygraliśmy z nią po raz kolejny. Bez schodzenia z roweru. Jesteśmy z tego dumni. A to już Zwardoń, my to Polska. A żeby potwierdzić, że jesteśmy na granicy, tutaj oto właśnie słupek graniczny, czerwono-biały. Tutaj coś